Inauguracyjne starcie niedzieli zakończyło się wygraną Silesii aż 15-9. Z pewnością nie takiego otwarcia czerwca spodziewali się fani baseballu w naszym mieście. Po dwóch rundach Baronowie przegrywali w meczu 0-1. Chwilę później już było zdecydowanie gorzej. Po trzech wynik 0-3. To był kluczowy moment meczu, bowiem goście z zimną krwią wykorzystywali błędy zawodników z Dolnego Śląska. Po czterech rundach Rybniczanie prowadzili już 8-1. Dwie kolejne zakończyły się wygraną naszych 1-0, ale już w siódmej rundzie Silesia powiększyła prowadzenie 12-3. Finisz należał do Wrocławian, ale marne to pocieszenie. Drugi mecz dostarczył sporych emocji, to na pewno. Od prowadzenia 1-0 rozpoczęli goście, ale nasi szybko złapali odpowiedni rytm. Po trzeciej rundzie Wrocławianie prowadzili 3-1 i zaczęło się granie na poważnie. Mistrzowie Polski absolutnie nie byli usatysfakcjonowani jedną wygraną w naszym mieście, dlatego też szybko doprowadzili do remisu. Po siódmej rundzie było już 4-4 i to nie koniec popisów przyjezdnych. Silesia zdobyła dwa obiegi, zrobiło się 6-4 dla Rybniczan. Końcówka tym razem dla przyjezdnych. Wiedzieli, co mają zrobić i zwyciężyli 8-6. Czy wynik niedzieli jest niespodzianką? I tak, i nie. Goście z Górnego Śląska to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w polskim baseballu. Na swoim koncie mają 5 złotych medali. Dwa z nich zdobyli w dwóch ostatnich sezonach, ale w obecnych rozgrywkach jak na razie zawodzą. Wygrali po wrocławskiej eskapadzie tylko 8 z 18 rozegranych spotkań. W tym sezonie wrocławianie już rywalizowali z Silesią w Rybniku. W dwóch meczu padł remis. Teraz więc Silesia w starciu wrocławsko-rybnickim prowadzi 3-1.